Jesteśmy w takiej dobie programów jak The Voice Senior. Też zapraszaliście osoby starsze do programu, ale gdzieś do tego domu finałowego nigdy nie dochodziły osoby starsze. Jak myślisz, dlaczego? Ja myślę, że w Polsce niestety ludzie starsi, czyli tak naprawdę w moim wieku, bo właśnie tak 40 lat, nie mają w sobie jeszcze zaszczepionego takiego dbania o siebie. Dlatego mamy wiele bardzo ładnych kobiet 40-letnich, ale często są niestety bardzo zmienione przez różne ingerencje chirurgów i tak dalej. Natomiast jest bardzo niewielu mężczyzn, którzy są ojcami, mężczyznami na poziomie, którzy osiągnęli sukces i po prostu dbają o siebie. To się zmienia, ale jest bardzo mało. I naprawdę na castingach pojawiło się troszeczkę starszych ludzi, starszych, dojrzalszych ludzi, no ale koniec końców niestety nikt nie był niesamowity. Choć my bardzo chcielibyśmy mieć mega obłędną kobietę 40+, czy fantastycznego tatusia, który ma 50 lat, ale takie ciało jak skała. Nikt taki się nie pojawił. Ale trzeba przyznać, że te edycje i tak jest dużo bardziej różnorodna, bo mamy i bardzo młodych uczestników, ale też jest ktoś, kto jest w poważniejszym wieku, poważniejszym jak na modę. To jest nadal bardzo młoda osoba. Natomiast to już nie jest tylko wiek 18-21 lat. Ta nasza grupa jest dużo bardziej zróżnicowana i to jest też fajne, bo jednak uczestnicy różnią się właściwie dekadą albo nawet dłużej, więc to powoduje też niezłe napięcia u tych modelek.